Wszystkim z tej strony Tomek Dziedzic, Sell Yourself. Zaczynamy. Słuchajcie, ostatnio w sieci znalazłem bardzo fajny filmik Rafała Mazura z Zenu Jaskiniowca. Filmik o tytule 5 zwycięstw dziennie. Metoda, którą opisuje Rafał Mazur, została zaprzęgnięta od Andy'ego Frasella w FMCO, multimilionera, który od 16 lat chwali się, że stosuje tę metodę. Co jest takiego niesamowitego w tej metodzie? No to pokrótce. Codziennie rano, wczesnym rankiem lub też dnia poprzedniego wieczorem, jak to lubi, ustalamy sobie 5 celów, które pozwolą nam zwiększyć jakby swoją wartość, zwiększyć jakby, przybliżyć nas do celu takiego głównego. Każdy ze zwycięstw właśnie przybliża nas do tego celu takiego głównego, który sobie obieramy. Każdy jak to woli. Zaraz podamy przykłady. Te 5 celów dzielimy, grupujemy na 5 stanów. Stan dla ducha, stan dla ciała i stan dla portfela. Czyli tutaj będziemy myśleli o biznesie i tak. No i na przykład ktoś obiera sobie za cel, że chce zwiększyć jakby swój, polepszyć swój stan zdrowia. No i segregujemy sobie 5 takich celów dziennie w odpowiednie grupy. No na przykład tam, że będziemy robić codziennie rano, o przepraszam, tutaj jakiś telefon, o już jestem. Czy codziennie rano na przykład będziemy robić 50 pompek, czy tam 100 pompek, później, że pójdziemy pobiegać, następnie, że będziemy zdrowo się odżywiać, czyli na przykład 3 zdrowe posiłki. Każdy z tych zdań to jest jakby jeden cel, który chcemy osiągnąć. Później na przykład dla ducha damy sobie, że na przykład chcemy się pouczyć przez 30 minut języka angielskiego. No i dla biznesu, że na przykład chcemy skontaktować się z 5 klientami. Jakie cele sobie obierać? Andy Frasel mówi tutaj, że cele powinny, zrealizowanie tych celów nie powinno trwać dłużej jak 2 do 4 godziny. Dlaczego? No właśnie tutaj jest cały tak naprawdę magnes, cała magia tej prostej zasady. Chodzi o to, że naprawdę jeżeli uda nam się zrealizować, a gwarantuję Wam, że uda Ci się zrealizować te 5 celów dziennie, będziemy chcieli coś więcej. Będzie po prostu nas to motywowało, żeby jeszcze dołożyć sobie, coś jeszcze zrobię. Coś jeszcze innego. Różne rzeczy też w ciągu dnia się pojawiają w naszej głowie. No i tworzy nam się właśnie takie wewnętrzne poczucie zwycięstwa. O co chodzi tutaj z poczuciem zwycięstwa? Dużo osób mówi o poczuciu wartości, poczuciu pewności siebie, ale mało osób zastanawia się tak naprawdę nad poczuciem zwycięstwa, które daje nam taką możliwość, daje nam taki power naprawdę, który z każdą realizacją tego celu będzie coraz większy. Gwarantuję Ci to, że jeżeli tego spróbujesz, zobaczysz efekty. No i dobrze, jesteśmy już na przykład wieczorem, jeszcze bardzo ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Te cele musimy zapisać na kartce. Żadne komórki, żadne maile, żadne notesy. Musi to być zapisane odręcznie na kartce. To też jest taki nawyk, taki bodziec. Też zapewne słyszeliście o tym, że jeżeli coś napiszemy, zadeklarujemy się do czegoś, przyjdzie nam to z łatwością, realizację tego. To nie są mrzonki, to naprawdę tak się dzieje. Więc zapisujemy sobie na kartce 5 celów, grupujemy w grupy, staramy się, żeby w każdej grupie był przynajmniej jeden cel, czy mamy 3 do 1, 1 i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie zostawiamy, że na przykład cel biznesowy, że ta grupa biznesowa, żeby ona była pusta. Zawsze staramy się coś tam włożyć. No i jeżeli na przykład kończymy już dzień, widzimy, że już mamy tam osiągnięte te cele lub też chcemy zobaczyć, jak nam poszło, no i widzimy, że na przykład w 4 na 5 przypadkach
nam się poszczęściło, zaznaczamy sobie dwie literki. Jeżeli osiągnęliśmy 5 zwycięstw, czyli 5 celów udało nam się zrealizować, dajemy sobie Z jak zwycięstwo. Jeżeli 4 z 5, dajemy sobie P jak przegrane. No i realizujemy to przez cały tydzień, no i po całym tygodniu sprawdzamy. Jeżeli mieliśmy 30 tych poszczególnych zwycięstw, cały tydzień jako wielkie zwycięstwo. Jeżeli mieliśmy 29 mniej, no to wtedy dajemy sobie P jak przegrane. Mamy tutaj jedno wielkie założenie. Traktujemy to jako gra. No właśnie, ponieważ gra to dobrowolne pokonywanie niezaplanowanych przeszkód. O co chodzi? Jeżeli potraktujemy to wszystko jako grę, te swoje cele jako grę, nigdy nie będziemy mieli poczucia, że coś nam się nie udało, w czymś przegraliśmy. Ponieważ gracz nigdy nie przegrywa. On zawsze zwycięża lub też uczy się. No więc jak nauka może być przegrana? Dlatego no, tutaj jest niesamowita rola. Im większy cel, tak naprawdę starajmy się to bardziej przełożyć, jako to jest, że to jest dla nas gra. Im więcej będziemy o tym traktować, te wszystkie nasze zadania, te cele, które sobie stawiamy codziennie jako gra, gwarantuję Ci, że no, niesamowicie będziesz podchodził do tego i żadne rzeczy, które pójdą nie tak, nie będziesz traktował już jako taka przytłamszenie siebie, czy też jakaś zła informacja, że coś się dzieje z Tobą złego, ale będziesz po prostu pracował nad tym, i efekty przyjdą same. Po prostu musimy tutaj popatrzeć na to, że te wszystkie rzeczy, które robimy w ciągu dnia, skupiamy się tylko na tym dniu. Mamy w głowie, że realizujemy te cele, te zwycięstwa, chcemy zrealizować myśląc o swoim takim głównym celu, który cały czas w głowie musimy mieć. Co jest jeszcze fajnego w tej metodzie? Ta metoda, pewne rzeczy stają się nawykami. Czyli później dochodzimy do tego wniosku, że jeżeli na przykład ktoś rano wbija sobie codziennie, że ma na przykład zjeść zdrowe śniadanie, no to już się staje dla niego nawykiem. Dlatego już nie musimy tego celu powielać, tylko zmieniamy sobie cel. No i to tak naprawdę gwarantujemy, że cały czas rośniemy. I daję Wam wiarę, musicie dać, znaczy się sami zrozumiecie, naprawdę niewiele trzeba, zapiszcie sobie kilka swoich celów odnośnie dnia, sprawdźcie pod koniec dnia, ile Wam się udało zrobić i traktujcie to przede wszystkim jako gra i zwiększajcie swoje poczucie zwycięstwa. To jest tak naprawdę clue do wszystkiego. Nie żadne poczucie wartości, nie, no może też, ale w mniejszym stopniu. Skupmy się tutaj na tym poczuciu zwycięstwa. Gwarantuję, że to jest bardzo fajna metoda. Ja jestem zafascynowany nią i będę ją cały czas realizował. Trzymajcie się. Oczywiście w opisie dodam link do Rafała Mazura i do Zajmy Jaskiniowca, więc czekam na Wasze komentarze i pozdrawiam. Trzymajcie się.